Cześć, witam w kolejnym odcinku programu W Biegu. Dzisiaj opowiem Wam, jak przebiec szybko i skutecznie 100 metrów, czyli po prostu biegać jak Usain Bolt. Bieg sprinterski, niby prosta rzecz, a jednak trzeba parę rzeczy zrobić. Tak naprawdę wiemy, że chodzi o to, żeby jak najszybciej dobiec do mety, natomiast te poszczególne składowe muszą być wytrenowane podczas treningu. Nie tylko na bieżni, ale również na siłowniach i na salach gimnastycznych. Podstawowym ćwiczeniem, takim sprinterskim, które no regularnie się robi, w zależności oczywiście od wieku, od stopnia wytrenowania, wtedy ustalamy ciężar, jest przysiad bądź półprzysiad. Wiadomo, do tego ćwiczenia musimy być wcześniej przygotowani, nie jest to ćwiczenie dla amatorów. Ciężar oczywiście dostosowujemy do swoich możliwości. Jedno, na co musimy zwrócić uwagę, żeby stopy przy przysiadach czy półprzysiadach były skierowane nieco na zewnątrz i schodząc do tego przysiadu, czyli uginając kolana, kolana jakby uginały się wzdłuż linii nóg, czyli szły jakby za naszymi stopami. Kolejnym ćwiczeniem, tak naprawdę kształtującym u nas typową moc, czyli to, co jest najważniejsze, to, o co chodzi przy wybiciu z tego bloku, to jest zarzut. Zarzut tak naprawdę zaczynamy od małych ciężarów, ale przy dużym zaawansowaniu kończymy na naprawdę dużych ciężarach. Ćwiczeniem, który dynamizuje nasz ruch, który jakby skraca kontakt z podłożem, jest między innymi rwanie. Rwanie jest to również proste ćwiczenie, ale wymagające oczywiście przygotowania, wzmocnienia mięśni brzucha, mięśni grzbietu i po tym do takiego ćwiczenia można spokojnie podchodzić. Typowym ćwiczeniem na moc, na dynamikę, na szybki kontakt z podłożem są hopy. Hopy możemy wszelkiego rodzaju wykonywać, natomiast takim typowym dla nas, dla lekkoatletów, są hopy na płotkach. Wysokość oczywiście również jest dostosowana do naszych możliwości. Ilości zależą od Was, zależą od tego, co chcemy uzyskać. Natomiast takim testem jest na przykład skok dal z miejsca. Myślę, że każdy to ćwiczenie zna. Jednorazowa eksplozja mocy, czyli idealnie tak, jak wychodzimy z bloku. Jak wiecie, w starcie z bloku mamy dwie komendy. Pierwsza komenda na miejsca, wchodzimy w bloki. Gotów. Kolejna komenda, po której tak naprawdę czekamy już tylko na strzał startera. Wtedy nie ma już czasu na myślenie, tak naprawdę pełen automatyzm, czyli to, co wytrenowaliśmy, pozostaje zrobić. Pierwsze metry są chyba najważniejsze dla sprintera. On musi się na tych metrach najbardziej rozpędzić, czyli musi najwięcej tej mocy wygenerować. Pomagamy sobie w tym bardzo obszerną pracą ramion oraz pochyleniem. Na około 30 metrze prostujemy się, korygujemy naszą pozycję, kontrolujemy technikę i wtedy tak naprawdę uzyskujemy naszą maksymalną prędkość, którą miejmy nadzieję utrzymacie jak najdłużej i dobiegniecie do mety. Na mecie kto jest pierwszy, ten wygrywa, w związku z czym przed samą linią mety musimy wychylić nasz tułów do przodu i wykonać rzut na linię mety. Jeżeli wszystkie te elementy poskładacie razem do kupy, zrobicie w miarę poprawnie, gwarantuję, że na mecie jesteście pierwsi. No chyba, że biegniecie ze mną. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że przekonałem Was, że sprint potrafi dać bardzo dużo radości i jest naprawdę bardzo fajnym przeżyciem. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków. Na razie.